Jedni pitolą, my mamy klienta w naszym DNA. Nasze DNA jest klient. Pytam, co to znaczy? Nie wiem. Zarząd wymyślił, powiesili na ścianie. Dokładnie nie rozumiemy, o co chodzi. Bywa inaczej. Klient ma zawsze rację. To jest nasze DNA. Klient ma zawsze rację. Tutaj widzicie pas bezpieczeństwa do Japończyka. Facet dostał telefon. Panie, miał mi pan przysłać pas bezpieczeństwa do mojego Japończyka. Mówię, przysłałem. A mi godzik, prawda, do Seata mi pan przysłał. Mówi, lekko zaskoczony, mówi, w życiu nie handlowałem Seatami. Mówi, klient ma zawsze rację, mówi, pan odeśle. Zwracam pieniądze. I jak państwo widzicie, rzeczywiście, tu za mną widać, to był pas do Seata. Pisze wyraźnie, Seat bez... Tak? Więc też nie tak, to jest głupie. I to DNA czasami jest sztuczne, i to, że klient ma zawsze rację, jest sztuczne. A co należy zrobić, jak zbudować relacje? Pozwólcie, że wykorzystam do tego innego mojego mentora, znakomitego profesora. Jurek Bralczyk zawsze mówi, buduj podobieństwa, buduj mostów, buduj to my, tą wspólnotę z klientem. Będzie ci bardzo łatwiej. Do tych mostów jeszcze wrócę. Ale Jurek mówi też, czasem nie wiesz w czym, to zbuduj to, że wszyscy razem jesteśmy na kongresie na Narodowym. To jest fajne, tak? Jedność miejsca, czasu i akcji. 24 godziny. I teraz pokażę wam 24 godziny, które spędziłem w Toruniu w zeszłym roku, tuż pod koniec sierpnia. Tam jest cudowne muzeum, bo czasami mówimy tak. Jak mamy genialny produkt, jesteśmy genialną firmą, samo pójdzie. Nie pójdzie. W Toruniu Muzeum Okręgowe to jest jedna z genialniejszych rzeczy, jaką widziałem na świecie. W odległości 200-300 metrów od siebie jest 6 muzeów. Fantastyczne Muzeum Kopernika, multimedialne. Genialne Muzeum Piernika, multimedialne. Elżbieta Dzikowska zrobiła muzeum trochę dla Tony Halika, ale też tam jest mnóstwo innych różnych rzeczy. Tak wygląda wejście do Muzeum Podróżników. To jest mapa świata z kluczami z różnych hoteli, gdzie oni byli. No piękne, bajka. Pojedźcie tam. Ale produkt genialny. Jest gorzej. Oto strona. Chciałbym się dowiedzieć, po ile są bilety. Tam aż się prosi, jakaś grywalizacja, jakiś paszport, jakieś coś, odwiedź wszystkie za tak. Wchodzimy, chcę sprawdzić godzinę otwarcia. Jest podstrona, idziemy dalej. A na podstronie mamy to. To jest klientocentryzm odwrotny. Możecie powiedzieć, skała, ty bandyto, ty musisz być zbyt gorzki. Inaczej byś tak o Toruniu nie mówił. Nie, nie. Ja kocham Toruń, zaraz wam to udowodnię. Kto wie, co to jest? Skąd? Kto zbierał? Kto kiedykolwiek w życiu na kartce, na widokówce dostał taką pieczątkę? Brawo, bardzo dobrze. Słuchajcie, facet, który zarządza najstarszą knajpą w Polsce, która istnieje w niezmienionym składzie, czyli gospodą pod modrym fartuchem, prawdopodobnie nie jeździł w góry, bo nie wiedział. Siedzimy sobie z moją żoną, pijemy piwo pod modrym fartuchem i nagle słyszymy taką rozmowę. Jakiś Szwed mówi, pieczątka. A on mówi, a co to jest pieczątka? Ty nie wiesz, nie masz? Nie wiem, nie ma. To ja ci pokażę. Wyjmuję taki kajet i tam jest tych pieczątek, pierniki i mówi, ja zbieram, to się zbiera. Ja mam w domu 6 takich zeszytów. I teraz normalny sprzedawca mówi, gościu, a my tutaj 650 lat knajpę prowadzimy. I ty mi nie mów, jak się knajpę prowadzi. Nie. Właściciel, menedżer zrobił coś innego. Mówi, piwo? A on mówi, chętnie, bo upał. Siadaj, pokaż ten zeszyt. I zaczęli rozmawiać. I okazało się, że to jest pierwsza zasada klientocentryzmu. Wysłuchaj i zrozum. Nie musisz się z tym zgadzać, ale zrozum, o co w tym wszystkim chodzi. Jak widziałem tego Polaka, który nie rozumie, co to jest ten wstęp, i tego Szweda, który mu tłumaczył, że to jest strasznie fajne, żeby zrobić, to aż mnie korci, żeby tam pojechać i zobaczyć, czy mają tą pieczątkę w kolorze modrym, czy nie mają. Może nie mają, może mają, ale posłuchaj klienta. Pierwsza zasada klientocentryzmu. Upał był dziki, w związku z tym wylądowaliśmy wieczorem w hotelu, popołudniem późnym,
Ale ponieważ upał był jeszcze bardziej dziki, nie wychodzimy nigdzie, no way. Poszliśmy na piwo do knajpki, która jest w tym samym kompleksie budynków, w którym spaliśmy. I tam obsługuje ta piękna pani. No i wszystko jest fajnie, pijemy piwo, oglądamy naszych lekkoatletów, oni tam zdobywają złote medale w Berlinie na Mistrzostwach Europy. Wszystko jest super, to się nazywa dniem i nocą. I w pewnym momencie widzimy taką butelkę. I tam jest taki napis. Promocja degustacyjna, albo degustacja promocyjna, nie pamiętam dokładnie. I co się dzieje? Patrzymy na cenę. Jak myślicie, ile może kosztować butelka wódki półlitrowa w restauracji? Stówę, 50 zł, znakomicie. Wszyscy macie rację? Aczkolwiek tam kosztowała 27 zł. Degustacja promocyjna. Pytamy pani, czy możemy nabyć. Pani mówi, nie można nabyć, ponieważ to jest degustacja, muszą państwo zdegustować. Mówimy, wie pani co, ale to jest fantastyczny prezent. Toruńska, z piernika, w krachli. Ta butelka to jest tak zwana krachla. No, świetny na prezent. Za 3 zł taniej nie chce nam się na ten upał wychodzić do okolicznego sklepu, żeby to nabyć. Chcemy nabyć, zabrać do domu. Pani mówi, jak pan powiedział, nie chce się państwu wychodzić z hotelu. Ja mówię, tak, to państwo jesteście naszymi gośćmi. Tak. A to proszę chwilę poczekać. Wraca za chwilę i mówi, wymyśliłam i poszła dalej, bo coś niosła. Wróciła, przyniosła kuler pusty, żeby się etykietka nie rozpuściła, z wstawioną buteleczką, dała dwie szklanki i powiedziała tak. Degustacja odbywa się na terenie całego obiektu, w związku z tym możecie państwo degustować w pokoju. A czy możemy degustować dwie? Możecie państwo degustować dwie. Przyniosła drugą, wstawiła w kulę, zabraliśmy do pokoju degustować. Pani jeszcze puściła oko. Szklanki się mogą państwu rozbić, tylko szkło pozbierajcie. I dała nam jeszcze w prezencie szklaneczki. Można? Można się bawić bez alkoholu? Jacek Walkiewicz nam odpowiedział, można, tylko musi być trochę marychy. Wtedy się można bawić bez alkoholu. Ale to już zdradzam sekrety Jacka, on sobie pozdradza sam. Ta historia pokazuje drugi element klientocentryzmu. Nadaj temu sens. Jeśli klient chce, jeśli jest taka możliwość, zrób coś, żeby można było to zrobić. Tak się skończył wieczór. Jedną rzeczywiście zdegustowaliśmy, drugą zabraliśmy na prezent. Następnego dnia upał był jeszcze bardziej dziki i wylądowaliśmy w Monce. Monka to jest taki stary spichlerz. Monka bo mąka, prawda? Widzicie te worki z mąką jako obramowania okien. No piękna knajpa. Wchodzimy, jest godzina 12.30, leje się z nas. Mówię, dzień dobry, chcieliśmy tutaj się czegoś napić, coś zjeść. Kelner mówi, no niestety wszystko zarezerwowane, zapraszam na zewnątrz. Ja mówię, na zewnętrzu jest 33 w cieniu. On mówi, wiem, dlatego stoję tutaj. Mówimy, ale wy nie macie cienia, tym bardziej stoję tutaj, a nie tam. A mówię, a my coś lekkiego, bo mamy pociąg za 2 godziny. No tak patrzy, mówi, za 2 godziny. Znakomicie, proszę sekundę. Wraca i mówi, zapraszam do tego stolika. On jest zarezerwowany o 14.30. Myślę, że państwo się w godzinę spokojnie zwiną, skoro musicie na dworzec. Zapraszam. Usiedliśmy, zjedliśmy, wypiliśmy. Mniej więcej w połowie naszego picia i jedzenia wpadła jakaś banda. W bandzie były kobiety i niedorosłe. I mówią, że oni się chcieli tylko szybko czegoś napić i bo uciekają dalej. Na co pani rozkłada ręce i mówi, przepraszam, ale mamy wszystko zarezerwowane. A oni mówią, ale to my nawet na stojąco możemy. I tak i widzę, co się dzieje między trójką kelnerów. Jakiś błysk oka i oni mówią, dajcie nam minutę. Zdjęli kieliszki, serwetki, sztućce, złączyli 3 stoły i siadajcie. I wyjechał. Trochę piwa, dużo coli, dużo soku, lemoniady. Po 5 minutach wpadła reszta ekipy. Faceci. Z synami. Ich było w sumie 20 parę osób. I co się dzieje? Część facetów już ma w ręce piwo, bo sobie nalali tam z tego. Dzieciaki dostają, chłopaki dzieciaki dostają jeszcze jakieś picie. Ta operacja skończyła się w ciągu 20 paru minut. Oni zdążyli wyjść, zanim myśmy skończyli jeść.
Po ich wyjściu w ciągu 5 minut stół był posprzątany, rozsunięty znowu na 3 i znowu zastawiony. Koszt całej operacji, my we dwójkę i jeszcze ta ekipa, prawie 1000 złotych. Prawie 1000 złotych. Pamiętajcie, najlepiej się zarabia na napojach w restauracjach. Tam są najwyższe marże. One mają 200, 300, 400%. Zarobiono na tym znakomicie. Ta trójka kelnerów dostała 185 zł na piwku. Zarobili to w ciągu 1 godziny. Dlaczego? Dlatego, że zrobili inaczej. Byliśmy w Kutnej Hoże. Zarezerwowane. Trafiamy do kata, pół sali puste, wszystko zarezerwowane. Ale bezczelność Polaków jest wielka. Rzuciłem okiem, zarezerwowane na 20, jest 18.45, gdybyśmy chcieli tylko zjeść chlebnik i wypić piwo. Zarezerwowane. Mówię, ale tu od 20, to może to my zdążymy. I tak, no i taka straszna niechęć. Trójki kelnerów też. Tak stoją. No dobra. Siadamy. Zamówiliśmy kaczkę. Knedliki oczywiście, bo ja ich wyłącznie. Knedliki. I do tego 2 piwa. Jak myślicie, co się pojawiło pierwsze na stole? Jedzenie. To jest niewyobrażalne, że w ciągu 5 minut na stole stało jedzenie. Piwo nalewali jeszcze. Piwo wjechało jako drugie. To jest niewyobrażalne w restauracji. Tak byli znakomicie przygotowani. Ale co tam było? Totalna. My mamy zarezerwowane. Teraz porównajcie gospodę kata w Kutnej Hoże z mąką w Toruniu. Przyznaj, że możesz to zrobić inaczej. To są 3 najbanalniejsze historie, które można sobie wyobrazić. Tak wygląda klientocentryzm. Wysłuchaj zrozum. Zmień to, co można, żeby to, co robisz, miało sens. Nie osadzaj się. Procedura firmy, pierdoły i tak dalej. No i tak to działa, jeśli chodzi o klientocentryzm.